Tak się złożyło, że w czasie, kiedy zostałem posłem, byłem już jednym z najbogatszych Polaków na liście tygodnika Wprost, pierwszej 20. I miałem około 140 sklepów z biżuterią, ze złota i srebra, z eleganckimi zegarkami, plus jeszcze stoiska w dużych domach towarowych, dzisiaj to się mówi, że to są centra handlowe. I w jednym z takich sklepów bardzo eleganckich w Nowym Sączu pracowały dwie siostry, no wyjątkowej urody. Przepiękne dziewczyny, 20-letnie, bliźniaczki, jedna czarna, druga blondynka. Takie długie włosy, no, proste, piękne buzie, figurka nienaganna, taki, pamiętam, że jedna i druga miała takie zadarte noski, takie typowo góralskie, jeszcze jak zaplotły warkocze, takie stroje lubiły ludowe, podkreślać to swoje góralskie jakby pochodzenie. Nie wiem, czy w ogóle Nowy Sącz to jest rejon góra, ale jakby one się z tym odnosiły, bo gdzieś tam chyba dalej bardziej jeszcze z południa pochodziły. I przyjeżdżały co jakiś czas do Warszawy, bo centrala tej firmy, która miała taką potężną sieć jubilerską, które zresztą byłem właścicielem i twórcą, właśnie się w Warszawie mieściły, tu były magazyny, no i one musiały tam raz na dwa czy trzy tygodnie tu przyjechać, rozliczyć się, zostawić jakieś papierki i zabrać jakąś nową partię do tego eleganckiego sklepu. Tak to wówczas wyglądało. No i uprosiły mnie któregoś razu, żeby je koniecznie zaprosić do Sejmu, bo chciałby skorzystać z tej znajomości, no i że one jak przyjadą, to pierwsze kroki skierują do Sejmu. No i rzeczywiście tak się stało. Załatwiłem im przepustkę, moja sekretarka po nie poszła, no i jak weszły do budynku, to zdębiałem, bo obie panny takie z 1,80 m parę wzrostu przyszły w takich butach, muszkieterkach za kolana, w krótkich minułach, z dużymi dekoltami i te rozpuszczone blond, jedna, druga, czarne włosy. No po prostu szok. Shocking, jak to. A wszyscy, którzy je widzieli, to po prostu zatrzymywali się, nie mogli oderwać wzroku. No i oczywiście udało mi się tam je wprowadzić na galerię, żeby mogły sobie obserwować obrady, chociaż przez trochę, bo to był dzień obrad. I to wzbudziło niebywałą sensację. Dosłownie, proszę Państwa. Marszałek nie mógł prowadzić obrad. A pierwszy śliniak w tamtym czasie to był Donald Tusk. I zdarzyło się coś niesamowitego. Zupełnie praktycznie trzecio czy czwartoligowego posła, bo to było jakoś tak już na początku kadencji, nagle wszystkie tuzy i salonowcy sejmowi chcieli mnie poznać. Chcieli poznać tego, który tu przyprowadził takie przepiękne dwie kobiety. No. I tak było moje, takie było pierwsze moje zderzenie z wielką polityką i wejście do niej. Nie poprzez jakiś polityczny wyczyn, tylko zostałem zauważony, właśnie dostrzeżony dzięki tym dwóm przepięknym kobietom z Nowego Sącza. Nie wiem, co robią, to już tyle lat, ale jak mnie tam gdzieś będą oglądać, to pozdrawiam, bo wiem, że życie im się ułożyło.